No i w Czechach dzień drugi. Wczoraj po naszej wycieczce wróciliśmy do domu. Dzisiaj jesteśmy w Ostrawie i za mną widzicie już flamingo. Przyjechaliśmy do zoo, Andrzej się zachwyca. Super są. A zobacz, jakie są fajnie kolorowane. No piękne są. Dzisiaj Czesi normalnie pracują, u nas jest Boże Ciało, czyli jest święto, a to oznacza, że na parkingu są praktycznie same polskie samochody, słuchajcie. Jest tu bardzo dużo ludzi, ale mieliśmy bilety kupione online, więc udało nam się wejść bez kolejki. Piękne ptaszory. Zobaczcie, jak tu ładnie zielono. Pięknie wygląda te zoo, przynajmniej tutaj na wejściu. Zdaje się, że jest to ogromna przestrzeń. Tutaj mamy gęsi. I zaraz idziemy do jakichś ciekawszych zwierzątek. Zobaczcie, jaki gigantyczny plac zabaw dla dzieciaków. No, tutaj się już można wyszaleć. Zwiedzanie zoo powoli, ale powoli będzie dobiegało końca. A patrzcie, jaki Andrzej jest spryciarz. Andrzej ma ostatnią fazę na tonik espresso, więc co zrobił? Poprosił panią, żeby zrobiła mu espresso w dużym kubku i kupił sobie tonik w butelce, bo taki staje. Jaki typ! Młody chemik. Ale się spieniło. Fajnie, a zaraz wam pokażę, słuchajcie, tutaj obok jest takie mini zoo i są kozy. Chodźmy to zobaczyć. Zobaczcie. Są kózki. Żeby nie było, że jestem gołosłowna, same polskie tablice w czeskim zoo. No ale dzisiaj u nas jest święto, więc się Polacy z okolicznych miejscowości pozjeżdżali. Wracamy już do domku. Jedziemy teraz znaleźć jakąś restaurację na dobry obiad. Wróciliśmy do domu. Słuchajcie, zobaczcie, co tu się zadziało. Czy wsadziłam włosy do sosu? Być może. No, jacuzzi się już tutaj nieźle nagrzało. Także teraz będziemy to ściągać i po niektórzy będą się pluskać. Słuchajcie, to pyszne jedzonko, które widzieliście przed chwilą, to była restauracja parkowa w Jastrzębiu-Zdroju. Jedliśmy w niej w końcu dwa razy, za drugim razem jadłam burgera i muszę wam powiedzieć, że ten kotlet z kością był jednak 1000 razy lepszy. W sensie burger też był smaczny. A może nie, że smaczny. Był po prostu poprawny. Nie było w nim nic takiego, na co warto moim zdaniem wrócić. A ten kotlet to było coś. Także jeżeli byście byli gdzieś w pobliżu, to bardzo polecamy. A teraz przyszłam, tak się jeszcze pochylam, ale przyszłam wam pokazać, co takiego sobie przywiozłam z tych wakacji, bo oczywiście wróciłam z pamiątkami.
pamiątki, słuchajcie, zakupiłam w CCC, więc równie dobrze mogłabym je kupić tu w Warszawie. Ale miałyśmy taki jeden dzień, kiedy w końcu nie pojechaliśmy do tych Katowic, a w zasadzie pod te Katowice, żeby zobaczyć te polskie Malediwy. Następnym razem, słuchajcie, się wybierzemy. Tylko właśnie z Kamilą poszłyśmy na sklepy, bo w Cieszynie, słuchajcie, spodobała mi się taka piękna sukienka na wystawie. Ja ją w końcu znalazłam, ale ona kosztowała 300 zł, a ten materiał... On nie był wart 300 zł, więc nie kupiłam jej, ale udało mi się kupić inne rzeczy, które odpowiednio zaspokoiły moją potrzebę wydawania pieniędzy. Więc przejdźmy od tej pierwszej. Teraz się wyprostuję. To jest, słuchajcie, kupiłam sobie torebkę. Torebkę, koszyk. Jest to torebka z Gino Rossi. Już wam ją tutaj pokazuję bliżej. To jest taka jakby plecioneczka. Uważam, że bardzo fajnie wygląda. Taka właśnie do tych letnich stylizacji. Wydaje mi się, że będzie mega spoko. Ona jest taka raczej otwarta, ale słuchajcie, tutaj macie, pokażę wam to. Tutaj macie taki haczyk, dzięki któremu możecie sobie to przypiąć. W środku jest jeszcze taka fajna kosmetyczka. Ja mam w niej jeszcze papiery, jeszcze ich, słuchajcie, nie wyjęłam. Może teraz to zrobię. Także tak, prezentuje się to w środeczku. Jest jeszcze tutaj coś na suwaczek. Tutaj też mamy w środku z jednej strony suwak, z drugiej strony po prostu takie kieszonki. Mega fajna, ma taki plażowy klimat. W cenie regularnej kosztuje, słuchajcie, 180 zł. Ja ją kupiłam na promocji, nie wiem ile finalnie ona mnie kosztowała, ale mega mi się już podobała wcześniej. Ja już kiedyś, słuchajcie, się do niej przymierzałam. Było mi trochę szkoda kasiory i w końcu ją kupiłam. I jeżeli chodzi o kolejne rzeczy, które kupiłam w CCC, to słuchajcie, były to buty. Aż dwie pary. Żebym nie miała ich za mało przypadkiem. Powiem wam, że to jest dramat, bo mam dużo różnych takich właśnie butów letnich, które zakładam na różne okazje, czyli zakładam je raczej rzadziej niż częściej. No i to zajmuje sporo miejsca w szafach. Ale trudno, no jakby takie życie. Kupiłam sobie, słuchajcie, coś takiego do biegania na co dzień. To są sandałki z tej oto firmy. Ile one kosztowały? 99,99, czyli stówka. Ja ogólnie kupowałam wszystkie te rzeczy. To było jakieś promo dostępne w sklepie stacjonarnym, więc to mi wyszło taniej. Ale zabijcie mnie, nie mam zielonego pojęcia, ile to finalnie wszystko kosztowało, nie pamiętam. Wydaje mi się, że coś koło 300 wydam w sklepie na wszystko. No, także tak, buciki, mega spoko, beżowy kolor, oczywiście ja pewnie kupiłabym wszystko czarne, ale byłam na zakupach z Kamilą i ona mówi, weź sobie kup w końcu coś jasnego, więc kupiłam, zaraz przymierzę i pokażę wam jeszcze, jak to wygląda na nogach. I kolejny bucik, to jest taka koturenka, ona ma tutaj paseczek, żeby sobie zapiąć wokół kostki. Dla mnie to jest bardzo ważne, bo mam, słuchajcie, trochę problem ze stópkami. Mam ten problem od dziecka i jakby ważne jest dla mnie to, żeby coś mnie tutaj trzymało za tą kostkę, tak? I też, słuchajcie, taki jasny ten bucik. Tak jak widzicie, platforma jest taka nie za duża, plecionka. Bardzo lubię taki klimat. Mam już jedne takie buty, znacznie wyższe, ale mam je już chyba 3 lata. Też kupione w CCC i one już trochę przeżyły i one już mi się masakrycznie rozklejają, więc wydaje mi się, że tamte polecą do kosza, a te zostaną z nami na ten sezon letni. Kusi mnie, słuchajcie, kupić jeszcze drugą parę tych butów, tylko w wersji, która jakby tutaj jest czarna, czyli też ma te plecionki, tak samo wszędzie dookoła, a tutaj ten materiał jest jednak czarny. Ale przemyślę to. Dobra, założę te buty i pokażę wam, jak to wygląda na stópkach. Nie dodałam tego, słuchajcie, ale te buty też kosztowały mniej więcej stówkę. Moim zdaniem prezentują się całkiem uroczo. Są nie za wysokie, więc będą takie wygodne do biegania. To, co ważne właśnie dla mnie, czyli to zapięcie. Tutaj kolor mają bardzo ładny. Ja mam oczywiście po prostu nogi blade jak ściana, słuchajcie. No, ale takie żyćko. Wydaje mi się, że naprawdę tak ogólnie jak się patrzy, to na nodze wyglądają bardzo zgrabnie. No i drugie buty to po prostu takie, tak jak widzieliście, sandałki, takie klapeczki na bardzo cienkiej podeszwie. Są dosyć wąskie tutaj jakby w stopie, więc jeżeli macie szerokie stopy, no to myślę, że nie będą to buty dla was. Ja bym powiedziała, że jakby moja szerokość stopy to już jest takie maksimum, jeżeli chodzi o to, co w tym bucie się zmieści, a nie powiedziałabym, że moje
raciczki są jakieś specjalne szerokie. Mają bardzo ładny kolor. Ja słuchajcie, zazwyczaj właśnie noszę rzeczy ciemne, więc jeżeli chodzi o te ciemne obuwie, mam w czym wybierać. Potem jak coś zakładam takiego, wiecie, białego albo beżowego, to mam problem, dlatego w sumie za radą Kamili zostałam przy tym, żeby jednak, znaczy dałam się przekonać, żeby kupić buty, które są po prostu jasne. I to będzie tyle, jeżeli chodzi o ten film. Pamiętajcie, żeby zostawić nam łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Dajcie znać, czy torebka, którą kupiłam, się wam podobała, bo to był zakup, z którego ja osobiście byłam najbardziej dumna. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!